presja dała efekt, że nasi koledzy wyszli z więzienia i to politycznie jest sukces PiS-u. Władza nie przewidywała takiej fali i skali solidarności z naszymi kolegami. Jak to, co się stało z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, pomogło nam ewidentnie. Co w tym momencie miał zrobić prezydent, skoro mógł spowodować swoją decyzją przy pewnej braku empatii, znieczulicy ze strony rządu i ministra sprawiedliwości? Uważam, że dobrze służyli Rzeczypospolitej. Tą sprawę musimy załatwiać w naszych polskich progach. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Dowek, redakcja Goniec.pl, program Raport Gońca. Dzisiaj z Państwem i ze mną w studiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa również serdecznie. Panie pośle, jesteśmy świeżo po wydarzeniach związanych oczywiście z panem Wąsikiem i Kamińskim. Prezydent Duda postanowił ich jeszcze raz ułaskawić, mimo tego, że podtrzymywał przez nie tyle co tygodnie, nawet lata, że jego ułaskawienie było skuteczne z 2015 roku. Pan był w Radomiu, kiedy właśnie pan Kamiński wychodził z więzienia. Jak pan w ogóle ocenia przebieg tych wydarzeń, bo to były dość dynamiczne dwa tygodnie i końcowy efekt? W samym Radomiu ulga mieszała się z radością i jednak poczuciem sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, że ta presja dała efekt, że nasi koledzy wyszli z więzienia i to politycznie jest sukces PiS-u. Natomiast jak oceniam? Oceniam, że prezydent pokazał elastyczność, pokazał, że potrafi też zagryźć zęby i wycofać się ze swojego stanowiska, bo to zrobił wcześniejszego, ze względów humanitarnych, ze względów ludzkich. I to dobrze o nim świadczy jako człowieku. Natomiast myślę, że ta cała zadyma, jeżeli tak to można określić w ogóle, nie była potrzebna formacji rządzącej. I myślę też, że zintegrowała naszych wyborców, nasz elektorat po wyborach, które matematycznie może nie, ale politycznie były przez nas przegrane. W związku z tym akurat w moim przekonaniu to taka pewna mobilizacja, która bardzo wyraźnie obserwowaliśmy naszego elektoratu, co nastąpiło po tym aresztowaniu Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, była czymś istotnym i myślę, że chyba władza nie przewidywała takiej fali i skali solidarności z naszymi kolegami. Panie pośle, tylko właśnie z drugiej strony jest kwestia tego typu, że po pierwsze skazał ich sąd, po drugie, jeżeli chodzi o samą opinię społeczną w związku z panem Wąsikiem Kamińskim, przeprowadziliśmy sondaż, mamy sondaż, który właśnie mówi o tym, że tylko 16% Polaków uważa, że pan Kamiński i Wąsik powinni być dalej posłami. To nie wiem, czy się w ogóle pokrywa z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. Czy uważa pan, że ta mobilizacja też w ramach protestu wolnych Polaków to był maksimum, na co stać Prawa i Sprawiedliwość? Bo tam było na pewno kilkadziesiąt tysięcy ludzi, już tu się nie będziemy bawić w dokładne liczby. Natomiast czy to jest rzeczywiście już maksimum, czy ta sprawa rzeczywiście będzie tak politycznie, w cudzysłowie, grzać, żeby wokół niej budować nowe mity, nowe opowieści polityczne? To jest sprawa polityczna, więc mówimy o polityce. Powiem w ten sposób, że na pewno do tej pory było zawsze tak, że po wyborach przegranych formacja, która oddawała władzę, która przegrywała wybory, w sondażach pikowała w dół. Tego w przypadku Prawa i Sprawiedliwości nie ma. To, co się stało z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, pomogło nam ewidentnie, mówię to wprost, w utrzymaniu tego wysokiego poparcia. Ale średnia sondażowa i tak wam spadła z 34 do 31%. Dobrze, ale cały czas jesteśmy liderem sondaży. A wzrosła Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy cały czas liderem sondaży. Jeżeli pan prześledzi wybory w Polsce od roku 91, to nie zdarzyło się, żeby formacja po przegranych wyborach dla siebie była dalej liderem sondaży. Tego typu fala solidarności naszych wyborców
z naszymi kolegami teraz spowodowała, że cały czas jest ta mobilizacja po naszej stronie, a ludzie nie zwiesili nosów na kwintę, nie mają poczucia bezradności, mają poczucie teraz sukcesu, że ich presja, że ich wysiłek, że to, że marzli na tym mrozie przez 2 tygodnie pod więzieniami w Radomiu i pod Ostrołęką w Przytułach, że to miało efekt. Uważam, że tutaj te działania rządu, ministra sprawiedliwości spowodowały, że nasz elektorat no, ma takie poczucie pewnego Panie pośle, sukcesu. I to jest wersja polityczna Prawa i Sprawiedliwości, wersja polityczna moja. Koalicji rządowej, no pańska, części Prawa i Sprawiedliwości, tak to nazwijmy. A wersja koalicji rządowej jest taka, że przede wszystkim zamknięto przestępców, nie powinni oni być dalej posłami, niezależnie od tego, czy są łaskawieni, czy nie. No i też z drugiej strony, czy nie ma pan też wrażenia, że większość rządowa będzie grać tym, co zrobił Andrzej Duda, czyli on najpierw, w sensie takim długofalowym oczywiście mówię politycznie, pod kątem tego, że on jednak poniekąd podważył to, co zrobił w 2015 roku. Trochę nie. Się ugiął. Nie, ale ja to przypomniałem. Znaczy, to się z panem zgadzam, że on czy to nie wpłynie na autorytet, tak? No bo to że to, czy te protesty miały realny wpływ, tak? Panie przecież redaktorze, Andrzej Duda jest z obozu Prawa i Sprawiedliwości, ale tak? Zgadzam się, sam podkreśliłem, że Andrzej Duda, że tak powiem, zagryzł zęby i zmienił zdanie, tak? Po to, żeby tych ludzi ratować, żeby mogli wyjść z więzienia, żeby dalej nie głodowali, bo zagrażało to ich życiu, nawet zdrowiu, o czym jako chyba pierwszy informowałem opinię publiczną. Natomiast Andrzej Duda nie startuje w wyborach na trzecią kadencję, bo nie ma trzeciej kadencji. To, że jemu spadną czy wzrosną słupki poparcia, to nie jest sprawa kluczowa dla niego i też dla naszej formacji. Zachował się właściwie. Uważam, że byłoby źle dla nich w sensie ludzkim, a także dla nas. Mówię o tym bardzo szczerze i otwarcie panu. Dla formacji byłoby źle, gdyby siedzieli w więzieniu nie parę tygodni, tylko kilka miesięcy. Tak? I dobrze się stało, że pan prezydent zmienił zdanie i ponownie ten akt łaski wykreował. Natomiast czy to stwarza jakieś zagrożenie dla niego? Ja słyszałem, że niektórzy mówią o impeachmencie dla niego i tak dalej. No myślę, że byłoby to niepoważne, ale po koalicji 13 grudnia się można spodziewać wszystkiego. Nie, no zostajmy na ziemi. Myślę, że akurat to jest rzecz nierealna mimo wszystko. Natomiast oni mają tyle szabel, żeby impeachment, czyli odwołanie z urzędu, przeprowadzić. No macie cały czas też to właśnie tyle szabel, żeby cały czas podtrzymać weto prezydenta. To jest też znaczącym utrudnieniem dla nowej władzy. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o sprawę związaną z takimi powodami decyzji Andrzeja Dudy, on stwierdził, że on to, tak jak pan zresztą powiedział, podjął z powodów humanitarnych te decyzje jeszcze raz, że tak właśnie się ugiął, no ale to miało to uzasadnienie humanitarne. Serio jest tak źle w tym więzieniu? W sensie tak źle było według pana, że to jest aż taki kryzys humanitarny? Nie, no jeżeli ktoś siedzi w więzieniu i głoduje, i to głoduje kilkanaście dni, no to zmiany dla jego zdrowia oczywiście są i mogą być nieodwracalne. No tylko, że głodówka to nie jest kwestia tego typu, że to jest jakby przymusowe w więzieniu, tylko to była samoistna decyzja tak, pana Kamińskiego. Bo w ten sposób protestowali obaj. Najpierw, ma pan rację, najpierw Mariusz Kamiński, potem Maciej Wąsik, zaczęli głodować, to była ich decyzja. No ale i co w tym momencie miał zrobić prezydent, skoro mógł spowodować swoją decyzją przy pewnej braku empatii, znieczulicy ze strony rządu i ministra sprawiedliwości, miał jeszcze w tą ostatnią kartę w zanadrzu, w talii prezydenckiej, kartę ułaskawienia i zrobił to, wiedząc, że Kamiński i Wąsik dalej by budowali. Panie Basiu, no, ale teraz przełóżmy to na zwykłego obywatela, jakikolwiek załóżmy przestępca, który dostał okres odsiadki więzienia, powiedzmy przynajmniej 2 lata, 3 lata albo i dłużej, zaczyna głodówkę, no bo na przykład stwierdza, że jego wyrok jest niesprawiedliwy. Uważa pan, że to na przykład usprawiedliwia też to, że w każdym przypadku powinien prezydent no, interweniować, ułaskawiać takich osób, no, ponieważ one uważają, że są niewinne mimo wyroku sądu. No, ale trochę tak byśmy zaburzali cały system prawny. Nie, zwracam uwagę, że pan prezydent umówił się za nimi wcześniej, że to byli ludzie, którzy walczyli
z korupcją, byli szefami CBA, że za ich czasów korupcja bardzo spadła w okresie lat 2005-2007. To każdy polski przedsiębiorca może to powiedzieć, nawet jeżeli rządu nie lubi, poprzedniego rządu nie lubi. I uważam, że oni byli twarzami walki z korupcją, no i nie można ich traktować jak przestępców, dlatego pan prezydent podjął taką decyzję, a nie inną. Nie uważa pan, że służby i policja są po to, żeby zwalczać przestępstwa, nie kreować przestępstwa? Uważam, że nie można ich oskarżać o kreowanie przestępstw. Uważam, że dobrze służy Rzeczpospolitej. I naprawdę, w moim przekonaniu, to jest jednak przy wszelkich odcieniach szarości w innych sprawach, to jest jednak biało-czarny film. Czyli cel uświęca środki? Nie, cel nie uświęca środków, natomiast te same metody, które oni stosowali, stosują w Ameryce i nikt w ogóle nie oskarża Amerykanów, że walczą z korupcją jakimiś metodami niegodnymi. Przecież nawet w uzasadnieniach decyzji sądu tutaj wskazał, no już pewne zarzuty wcześniejsze zniknęły, że nie było to kreowanie przestępstwa i tak dalej. Więc naprawdę, w moim przekonaniu, dobrze się stało, jak się stało. Myślę, że to kończy ten zły czas, który niestety, ja patrzę na to trochę inaczej niż może wielu moich kolegów, obojętnie czy z mojej formacji, czy naszych oponentów z koalicji rządowej. No, ja patrzę na to z punktu widzenia kogoś, kto funkcjonuje w polityce międzynarodowej. Źle się działo, że obrazki z Polski były obrazkami... Panie pośle, były obrazkami tak, właśnie kończąc, konfliktu politycznego. Pół żartem, pół serię, nawiązując do suwerenności, takiej suwerennościowej narracji Prawa i Sprawiedliwości. No, w Polsce ma się po polsku, panie pośle, nie po amerykańsku. No ale dobra, już tak... Choć to jest temat na dyskusję, bo tam też były inne precedensy w Ameryce związane z policją. Że tutaj my podziwiamy amerykańskich chłopców z FBI, którzy tam z korupcją walczą, którzy rozwalili na przykład tą gigantyczną korupcję w FIFA, w Federacji Piłkarskiej. Pan akurat tę piłkę się zna, więc wie pan, o czym ja mówię. I ich podziwiamy za to, i są kręcone filmy dokumentalne, jak to Amerykanie rozbili korupcję w FIFA, właśnie metodami, które być może w Polsce były potępione. No to już tak rozpoczynaliśmy o tej sprawie Wojciecha Kamińskiego, natomiast ona ma dalsze reperkusje, ponieważ weźmy pod uwagę cały obraz aktualnie w Polsce, bo cały czas trwa żywy spór zarówno TVP, jak i oczywiście Prokuraturę Krajową. No i też mamy, powiedziałbym, taką sprawę, że Prawo i Sprawiedliwość zaczęła Polskę porównywać do różnych innych krajów, ale nie tylko do Ameryki, ale na przykład do Białorusi. Zaczęło o tym mówić w zagranicznych mediach. Zaczęło o tym mówić różnym przedstawicielom nawet władzy europejskiej. Uważa pan, że to jest fair po miesiącu władzy, że jest aż tak źle w Polsce? Czy ma pan z człowiekiem, który tego nie czyni? Ja jestem konsekwentny i to chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie. Przez 8 lat twierdziłem, że nie należy umiędzynarodawiać naszych wewnętrznych konfliktów. I dalej to podkreślam. I tutaj uważam, że my musimy te sprawy załatwiać w Polsce. I ja z tą władzą się nie zgadzam, jej metody potępiam, ale ja o tym nie będę mówił na forum Parlamentu Europejskiego. W tej sprawie jestem jednoznaczny. To dlaczego liderzy Prawa i Sprawiedliwości to robią? Na przykład Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki udziela różnych wywiadów, nie mówi na forum instytucji międzynarodowych. Natomiast pan go zaprosi i pan z nim porozmawia. Ja uważam, że tą sprawę musimy załatwiać w naszych polskich progach, że tak powiem, w naszym własnym gronie i zagranica nic do tego nie ma. I to ze względów zasadniczych, a także taktycznych. No to panie pośle, skoro nie odniesie się pan do słów Mateusza Morawieckiego, to ja na pana tutaj zachętę, prośbę, składam takie oświadczenie, że zapraszam pana premiera i napiszę, nie wiem, maila, zadzwonię, także tu od razu, żeby przejść do innego tematu, związanego jeszcze z Donaldem Tuskiem, jego wizytą w Kijowie, tak, gdzie miał tą konferencję z Władimirem Zełenskim, mówił, że nie ma czegoś takiego jak symetria, jeżeli chodzi o te wojny, nie ma czegoś takiego związanego z tym, że tu można powiedzieć, że trzeba coś ograniczać. Mówił też oczywiście o podziale takiego świata na dobro i na zło, które właśnie ma teraz przebiegać na Ukrainie, jak pan ocenia te wizyty, no i to, że teraz nie, to Donald Tusk, powiedziałbym, mówi o Władimirze Zełenskim jako swoim przyjacielu. Prawdę mówiąc, są rzeczy
absolutnie oczywiste, to znaczy, żeby między nami a Rosją było realnie istniejące państwo i trzeba Ukrainę wspierać. Natomiast trzeba Ukraińcom, i tego mi zabrakło chyba w czasie tej wizyty, mówić wprost, jakie są nasze interesy. Interesy gospodarcze, interesy ekonomiczne, interesy finansowe, interesy rolników konkretnie. No, ta wizyta w żaden sposób nie zmieniła sytuacji, w której następuje ten wóz bezcłowy do Polski produktów z Ukrainy. Prawdę mówiąc, ja bym oczekiwał od rządu w tej sprawie, skoro obiecywali, jakie mają świetne relacje z Unią, no to, że tą sprawę na szczeblu Unii załatwią. A jeżeli nie załatwią, to znaczy, że... Czyli zabrakło panu kontakty... poruszenia polskich spraw, polskich interesów przez premiera Tuska. Ja konkretnie spraw rolników. No mamy teraz demonstrację rolników w Warszawie wielką i przecież w gruncie rzeczy ta sytuacja no, pokazuje, że premier jest nie tylko od fotografowania się z Zełenskim i mówienia komunałów, no generalnie słusznych, bo to wiadomo, że każdy polski polityk powie, że trzeba wspierać Ukrainę napadającą przez Rosję, bo Polska może obok krajów bałtyckich czy Mołdawii być następna. I to jest jasne. Natomiast to premier jest od tego, żeby walczyć o interesy gospodarcze Polski i tutaj dla rolników nie załatwił niestety. Panie pośle, tutaj nie będziemy już analizować tych ostatnich miesięcy relacji z Ukrainą. Ostatnia sprawa, pomysł Adama Bodnara sprzed 2 lat, który powiedział, że w ramach wyborów samorządowych może należałoby udostępnić też obywatelom Ukrainy prawo do głosowania, tak jak ma to miejsce w przypadku np. obywateli Unii Europejskiej w różnych krajach. I prosimy o krótką odpowiedź, czy pan popiera ten pomysł, czy nie? Myślę, że jest za późno technicznie, bo mamy w tej chwili bardzo niewiele czasu i zostało tak naprawdę kilka tygodni do wyborów samorządowych, tam trochę ponad 2 miesiące, więc ja boję się pewnego chaosu z tym związanego. W przyszłości można wszystko rozważać, ale nie na ostatnią chwilę. Poważna konsultacje, poważna debata na ten temat. No, na razie w wymiarze formalno-prawnym mamy zagwarantować obywatelom Unii Europejskiej, Ukraina w Unii nie jest. Panie pośle, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Państwu oczywiście dziękuję. Zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Mogą na przykład Państwo wyrazić opinię, kto lepiej broni polskich rolników. Czy PiS, czy PO? Już tak nawiązując do ostatniego tematu Państwa i naszym gościem był pan Ryszard Czarnecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.